Czaro wyciągnął, patrzcie jakiego konia. Na spławik. Na spławik, na czerwonego robaczka. I tak narzekam na mój spławik, bo go nie widać. A go nie ma. Tak pójdź go na jedną rękę, żebyś to sobie zrobił. Patrzcie, taka wielkość. Ale ładny. Patrz, 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 patrz. Patrz jaki piękny. Grubas, gratulacje. Grubasek, dziękuję. Leci oczywiście do wody. Jestem wędkarzem, jestem super. Opa. A mówił, że zły sprzęt, trele morale. Wiesz, chciałem wracać tutaj z sprzętem. Ej, kurwa, dobra, jak coś będzie, mój spławik jest tam. Powalczył okoń mocno, co? No, bałem się, żeby mi rozjebie zrówkę. No, dobra. Jak coś będzie, to wam pokażemy. Dobra. Słuchajcie, też mam bydlaka. Troszkę mniejsza. Czekaj, już. Muszę mu wyciągnąć. Sorry, że jestem malem, jak widzicie. Jesteśmy na udeczce. Patrz jaki bydlak, skurczybyk. Nie no, jest chyba wymiarowy. No tak, no to jest. No zastanawiam się właśnie go nie zabrać. Tak? Dobra, puszczam go do wody. Leci, poleciał, oddaję kamerkę. Super. Lubimy. Słuchajcie, właśnie mi zerwała się rybka. Ale za to komuś przyszła. Jaki duży potwór, to chyba tatę złapałem wcześniej. Mamusie, nam daj. No, poleciał do wody. I łowimy sobie na spławiczki, a czerwonego robaczka. No słuchajcie, także mazurski chłop się odpala. Tym razem chyba brat. Z gimnazjum. Dawaj, bo mamy teraz być. No. I to na czerwonego robaczka. A najśmieszniejsze jest to, że chciałem przerzucić zestaw po prostu. I tak wyciągam i się aż wystraszyłem, bo coś mi puknęło, nie? No i prawie zbił ryba. Ja myślałem, że on do łódki wpadał, rybę wyciąga. Znaczy z łódki. Słuchajcie. Pan Mazury ma kolejną rybę. A mi nic dalej nie siedzi. On po prostu ma tajne sposoby i nie chce się nimi podzielić. Chwila, chwila. Dosyć ładny okonik. Ładnie obarwiony. Czekaj, pokaż jak wchodzisz do wody, bo zasłoni mi ta. O. Poszła do wody. Koń, Czarek sobie rzuca tam. A mi dał tu gorsze miejsce tego. I ja nic nie mogę złapać. Patrzcie, dla odmiany. Coś innego niż okonek. Albo wzdręk, albo płotka. Tak wygląda. Rzucamy rybkę do wody i sobie łowimy dalej. Zarzucam teraz tam. Bo Czarek mnie denerwuje, on cały czas łapie. Dobra, no, jak coś będzie, to pokażemy. Dobra, słuchajcie, jest kolejna rybeczka z mojego przejścia magicznego. W ogóle tam jest przejazd, przepływ, no. Autostrada, no. No to może tam się uda nam podpłynąć. Choć źle usiedliśmy, a Czarek nie umie wiosłować. A ja mam problem w tym miejscu. Ale może uda nam się popłynąć. Zaraz wam pokażę, jak wypuszczam, tylko ściągniemy haczyk. Patrzcie, tak wygląda rybka. Latuje oczywiście do wody. I mówimy dalej. Dobra, panie, opowiadaj pan. Opowiadaj pan, co żeś pan dupnął. Dupłem chyba, to będzie chyba już płoć. Chyba płoć. Tak no mi się zdają. Czerwone oczka. Ładne. O Jezusku. Rzuć ją najlepiej. Leci oczywiście do wody. Nie psuje, nie wykopała, no. Do rogu. Czerwonego robaka oczywiście. Fajnie. Myślałem, że jakiś okoń, bo tak poszedł spławik od razu w dół. Ale będzie okoń wielki. Tak, nie okoń. Sumnie do wyjęcia. Kolejną rybeczkę, drobnica dosłownie, leci do wody i one wszystkie na czerwonego robaka, bez różnicy. Jest jeszcze jedna, leci do wody, troszkę większa niż poprzednia. Dobra, słuchajcie, udało mi się złapać drugą bestię okonkową. No tak się prezentuje, wpuszczam oczywiście do wody. No i liczymy na większego konia, kurczaki, belaki. Przejdźmy się w takie fajne miejsce i łowimy.
wrzucam tam. Patrzcie. Kurde, czekajcie, mi zleciał. Jest kolejny okonek. To już brat. O, patrzcie, taki. No i co, po większego lecimy. Pięknie jest. Leci do wody. Patrzcie, jest kolejny okonek mój, malutki, ale jest. Wpuszczamy go do wody, niech leci. Bo mi się w końcu złapać, w końcu coś większego troszkę. No, rzucaj. Zdrowie dla ryb. Niech żyją ryby. Dobra, dzięki. Dobra, słuchajcie, w końcu, po oczekiwaniu długim, jest to okoń u mnie, który leci od razu do wody. Jest okoń u Krzyśka, w tym samym momencie więcej branie było. A mi się wbił chuj. Co zrobił? Wbił mi się. Patrz. Krzysiek, ja powiem mamie, jak ty mówisz. Plum. Poleciał plum do wody. Ale powiem wam, bo Czarek... Co Czarek? Co znowu Czarek? Wbił mi się tam, gdzie ja mówię. Dobra, jak będzie następna rybka, to wam pokażę oczywiście. Jest kolejna rybka. Nie wiem, co to jest, płotka albo wzdręga, fajna jest. I uwaga, na główkę. Dobra, mówimy dalej. No i taki okonek. Malutki. Leci, pyk. Fajnie, zarzuciłem od razu, było branie. Ciągnął jak tata, a niestety dzieciak. Proszę bardzo. Jest kolejny. Rzucamy do wody. Poleciał. Elegancja, Francja. Malutka. Tak mnie pokuła, że hej. Rzucamy do wody i łowimy dalej. Patrzcie, mamy kolejnego. Ten już, no, na pewno większy od tych ostatnich. Mówi, subować kanał. Rzucamy go do wody, niech leci, nie męczymy. I łowimy sobie dalej z tyzikiem.